wpadanie do wody z jakichś 30 metrów. Po tym jak to zrobił, chyba 3 godziny później przyszła właścicielka. Zdrówko, Andrzejku, za udane wakacje. Cześć, broreczki, jestem Paris. Dzisiaj wraz ze mną oraz moimi znajomymi polecimy razem na Chorwację. Jak widzicie, jestem teraz na etapie pakowania wszelakich rzeczy do mesia. W sumie to już skończyłem. Jedyne co muszę, to podjechać na stację po olej, jakby nam czasem miało braknąć w drodze. Może i nowe auto lubi sobie zjeść. Także pakujemy się do wozu, jedziemy na miejsce zbióreczki. Oczywiście zapinamy pasy i jedziemy do zioma, u którego spotkamy się zresztą ekipie, bo jedzie nas 7 osób. Ale o tym wszystkim to będę mówił później, jak będzie po prostu na to czas. A teraz musimy wyjechać, bo o 20 wyjeżdżamy, żeby po prostu nie trafić w żadne korki. I zaraz się widzimy dalej. Jesteśmy już na stacji, całą ekipą jedziemy dzisiaj, znaczy jedziemy w ogóle na Chorwację. Na dwa auta, czyli jedziemy A6, jedziemy C43, jedzie na 7 osób, czyli Karolina, Kamil, Andrzej, tam jest jeszcze Bartek, Amelia i teraz idziemy zapłacić za paliwko, tankujemy się do pełna i jedziemy na Chyżnę, później na Słowację i tak dalej, także z drogi coś tam może wam nagramy. Jak widzicie, Mesiek stoi ładnie tutaj, a tam sobie stoi A6. Jesteśmy na pit stopie na Słowacji, kupić winetki. Tutaj mamy podróżnika Andrzeja, proszę bardzo, Andrzej. Żonobika, jak to się nazywa, do spania? Nie wiem. Poduszka. Poduszka do spania, kapeluszek, on się już czuje jak na Chorwacji, no i klapeczki. A klapeczki ja ma w ogóle luz. Patrzcie, jakie ma klapeczki eleganckie. No, na klapeczkach ma siebie w odzorowaniu 1:1, w skali od 1:10. Także jest dobrze, lecimy. Mecz się tu ładnie świeci. No i zobaczymy, jeszcze kupa drogie przed nami. W sumie nawet nie przejechaliśmy jeszcze 1/10 trasy, bo mamy jakieś 100 km za sobą. Także jeszcze bardzo długa droga przed nami, no ale na razie wszyscy są niezmęczeni. Karolinka tylko tam śpi z tyłu sobie, ale git. Mordeczki, jedziemy sobie teraz elegancko. Bartuś to mnie prowadzi Mesia i pokażę wam, co tutaj potrzeba. Znaczy, co my sobie wydrukowaliśmy, żeby po prostu mieć święty spokój. Sobie wydrukować taką karteczkę. Zgłoszenie podróży na terytorium Chorwacji. Macie to z numerem własnym, z terminem i jaki powód przede wszystkim. Gdzie jedziecie, znaczy w jakim celu w ogóle jedziecie tam. No i oczywiście tu jest winetka. A to winetka, wiadomo. Takie coś drukujecie, wrzucacie sobie za szybę i macie święty spokój. Przy kontroli tego nawet nie musicie otwierać szyby, tylko pokażecie tak. Jest dużo łatwiej po prostu uniknąć kontroli czy tam jakichś innych rzeczy. Na chwilę obecną mamy za sobą jakieś 200 km, także przed nami jeszcze kupa drogi. No jak Bartuś, z tym faktem? Fajnie, bo jeszcze zostało nam 10 godzin jazdy. No, także jest dobrze. Ogólnie statystyki na ten moment. Pokażę wam jakie. Przełączmy tam statystyki. Mamy tak, zrobione 180 km w 3,5 godziny. Spalanie 87 litra. W ogóle na samym końcu podróży fajnie wam porównamy, ile spali 3-litrowy diesel, a ile spali 3-litrowa benzyna, bo Audi jest w 3-litrowym dieslu. Tam jeszcze coś około 330 koni, to jest najmocniejsza wersja. Tu jest 3-litrowa benzyna, 380 koni. Także jedziemy identycznie tak samo, jeden za drugim, taką samą drogę. No i zobaczymy, jakie będzie porównanie spalania. Na chwilę obecną Patryk mówił, że miał tam coś koło 7,5 litra, mamy 8,6, także w miarę jest niedaleko od siebie. Zobaczymy, jak to będzie na końcu. Patrzcie, tutaj mają ciekawe dysze. Nie mają jak u nas takich, które są szerokie, tylko takie okrągłe. Jak jest patelnia. Mega źle się tym myje, dlatego nie polecam żadnych myni na Chorwacji. Lepiej sobie umyć przed domkiem. I strasznie w sumie jest drogo, bo kupiłem auto za jakieś 20 zł teraz, a wtedy tak nie domyte do końca, tak trzeba poprawić to ręcznie. Dlatego lepiej sobie, jak macie możliwość, umyć w apartamencie, bo strasznie słabe są myjnie, słabe ciśnienie, nie są tu te owady, więc nie schodzi, trzeba dopiero poprawić. Także... Tak widzicie, kurde, nie się walczy.
Mordy, dzień trzeci. Wstaliśmy właśnie rano. No nie wszyscy, bo Andrzej wstał, ale poszedł spać dalej, bo wczoraj dostał udaru słonecznego, na plaży był bez czapki, także musi chodzić, pamiętajcie, w czapkach na plażę. Co dzisiaj? Dzisiaj sprzątamy chatę. Plastykuje, wywalił cały płyn do naczyń na taras i twardo myje taras. Bartosz mu pomaga. I szczerze? Spłukają to już od 15 minut, dlatego tej piany tylko przybywa, no. Ale no tak wygląda życie. Sprzątamy wszystko pięknie, ładnie. Później się udajemy znowu na plażę. Ja przygotowuję się na plażę. Wczoraj chyba zapłaciliśmy 35 korob za jedną kukurydzę. A więc dzisiaj hakuję system i gotuję kukurydzę 12. Chyba 3 kukurydze były za 6 koron. Kun. Tak wygląda dzień trzeci. Może tutaj Andrzej nam powie do kamery, choć wątpię. Andrzej, jak się czujesz? Lecimy dur. Gdzie lecimy? Lecimy dur. Lecimy dur, także jest dobrze. Spaliło mnie w ogóle w kurwa wczoraj. Jestem tak zjarany, że to jest szok. Masakra, cały czerwony. Ale jest okej. I grzeje, i strasznie grzeje. Grzeje z jakieś... myślę, że ze 35 stopni śmiało. Już, a jest 10 rano. Dobra, moi drodzy, jesteśmy na plaży. Pokażę wam, jak to plaża wygląda, bo jest naprawdę przepięknie. Jestem teraz w idealnym miejscu. Pokażę wam, jak teraz wygląda tutaj życie na plaży. Życie, no, ogólnie jak to wygląda na plaży. Porównując to do Polski. Wielkiej ilości parawanów. Nic tam się tutaj nie ma. My mamy jedną świnkę, drugą świnkę, którą już poznaliście. Tam się kąpi Amelka. A my mamy ze sobą normalnie kukurydzkę, całą lodóweczkę. Lodóweczka jest ze sobą zawsze obowiązkowa. Parasolki. Że te świnki naprawdę tak wzbudzają zainteresowanie tutaj wśród wszystkich ludzi, że to jest szok. Leżysz rozwalony. Pływasz sobie, a ludzie się na ciebie patrzą. Skąd ty masz taką świnkę? No jakbyś tutaj jakimś super Mercedesem. Grzeje strasznie. Ja bym wam mordy, że ja na przykład jak nigdy mnie w Polsce nie może opalić, czy tam jestem długo na słońcu, czy nie, po prostu jestem czarny. To tutaj czuję, że ta skóra już się spieka coraz bardziej. Dzisiaj się już posmarowałem kremkiem. Pierwszy dzień odpuściłem, a kulaski. Smarują się codziennie, bo dramat. Moi drodzy, przez ostatni dzień wyjazdu. Dzisiaj wynajmujemy sobie łódeczkę. Tam jest nasz sprzęt, ma całe 8 koni mechanicznych, także... Damian, jacht. To nie jest łódka, tylko to jest jacht, tak. Poważny jacht. Także wynajmujemy jacht. Ma całe 8 koni mechanicznych, także tutaj już widać powagę. Już wam pokażę, jak on wygląda, no jest przepetarda. Patrzcie, jakie bydle, no. Nawet kółeczkę jest w zestawie. Elegancko, góra. Karolinka tam przez rana, bo się boi wody, ale... O ile na pełnej kurde mamy 5 godzin pływania, tak? Nie? Zaraz tu zajechaliśmy na miejsce elegancko. Kofi wyrzuca kotwicę. Patrzcie, jaki to jest klimat. Patrzcie, jaki to jest klimat. A więc mordy, dotarliśmy już na wyspę, tam są klify do poskakania z tych klifów. I spełnimy nasz cel z Andrzejem wyjazdowy, czyli skoczymy sobie normalnie do wody. Z jakichś 30 metrów. Nie wiem, to przeżyjemy, tam już ludzie patrzą. W ogóle tutaj skaczą dzieciaki, mają po 10 lat i walą stąd normalnie na bombę, na główkę. A my tutaj od 15 minut się zastanawiamy, czy to skoczyć. A więc co, no. Zobaczycie, jak to wygląda. Idzie kawałek, się leci. O, wypłynął. Szczerze, jak skaczecie z takich klifów, zatykajcie nos, bo teraz to mam w nosie chyba z kilogram soli. Dokładnie. I czuję się, jakbym przed chwilą wymiotował. Pfu, dramat. Ale leci się kawałek, tak w połowie drogi sobie myślę, o kurwa, tam był zły pomysł i tak jem. I rozłożyłem ręce i mam trzech, tu wszystko mi boli. Tak. Ale jak ktoś to przeżyje zastrzyk adrenaliny, to polecam. Ale serce to mi tak nawala. No, jest kozak. Tylko nie mogę oddychać od tego. W nosie normalnie tak pod ciśnieniem i weszła woda do nosa. Czekajcie, skok był bardzo fajny, polecam skoki na główkę, mniej boli niż skok z wysokości, a daje więcej wrażenia i sympatycznej aury. Kurwa, graży na to my se w czasy odbywali w tym roku, no. A jest YouTube, nie? Kamil? Tak. A więc mordy, temat jest taki, że mieliśmy sobie wypożyczyć łódkę, która miała 250 koni. Była już naprawdę szybka, ale się okazało, że na nią trzeba mieć jakieś patenty, uprawnienia, tak jakby prawo jazdy. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, nie znam się na tym, ale ja, ani kuzyn, który jest sternikiem,
nie mamy czegoś takiego i musieliśmy położyć łódkę, która ma całe, uwaga, uwaga, 8 koni. Tak łódeczka wygląda teraz, proszę bardzo, tam sobie siedzi cała ekipa, tam jest Andrzej Turysta, Kofi i Ben, tu leci Kamil Poruciarz, tam jest Kuzyn Sternik, tu jest Bartek, też Poruciarz, ale on portuje tylko w domu. Nawet wczoraj rozwalił ścianę, jest dziura w ścianie, to nam pokażę później. I wyrwał całe drzwi. Po prostu w nerwach to zrobił. To jest Amelka, która ogranicza Bartka Borciarza. A tu jest Karolinka, która sobie robi teraz zdjęcia. No i tam mamy się. I w ten sposób chłopaki tutaj polujemy jej, bo zrobiliśmy łódkę. Dziś mamy piątek, jutro jest sobota, się pakujemy i w niedzielę mamy wylot koło 20. Także już koniec Chorwacji, zobaczymy jak to będzie. Na razie jeszcze chwilę po plaży trzeba legnąć. Kimnąć się i wieczorem jedziemy do Makarskiej na jakąś imprezkę, bo ma być jakaś imprezka, a kolega ma dzisiaj, jeden ze znajomych tutaj ma dzisiaj urodziny, jedziemy się po prostu zabawić. Tak, po prostu jeszcze jakąś rybkę jeszcze na miasto. Także teraz idę spać. W ogóle spałem teraz mordy i powiem wam, że pierwszy raz ta woda jest taka czarna. No, jest tak fest czarna. I nie jest już to tak ładnie, jak jest, jak zazwyczaj świeci słonko. Co już wam zaraz pokażę. Chłopaki pojechali na pizzę na miasto. Zostawili nas, mnie i Bartka, bo też sobie spaliśmy. Musimy do nich dojechać Mercedesem. Nie wiem, kto będzie prowadził. Ale jedziemy Mercedesem, jeszcze na pizzę, jedziemy do Makarskiej. Ale popatrzcie na to. Tak to mniej więcej wygląda. Woda jest po prostu czarna. Nie będzie to może tego widać, ale tam jest mniej czarna, tu jest bardziej czarna. Ale jest dość ładnie, jest. Także pakujemy się do C43. W ogóle coś jeszcze pokażę, bo wczoraj Bartek, jakby to ująć, zrobił dziurę w ścianie. Po prostu wbił się z pięści pełną siłą w ścianę ręką, rozkurwiając ścianę. Z kim ci pokazasz? Z nikim. Nagrałem to do filmiku, bo jeszcze nie było. No, także ten Bartek Boruciarz. Zamiast oknem tędy, dziurę i gość jakiś już dzisiaj przyszedł i to łatał, bo w ogóle po tym jak to zrobił, chyba 3 godziny później przyszła właścicielka lokalu i... A, i jeszcze drzwi. Otworzył drzwi tak, bo one są tak... Pokażę wam to tutaj. Do nas i w tą stronę. Bartek je tak wysunął, że wyleciały w ogóle z szyny. Za ta pani Lora, ona się nazywa Lora. I dla nas, że ja tu tam, to siam, to, że tak nie wolno, że co my sobie wyobrażamy, nie? I powiem wam, że ja nie wiem jak Bartek się na tyle dogadał, że tak naściemniał, że on ma chyba 7 domków, tak? 7 domków na wynajem apartamentów w Krakowie, wynajmuje te domki, on wie jak to było, tylko otwierał piwo i jakoś tak otworzył piwo, że zrobił dziurę w ścianie. Ona ta łykła, wypiła u nas chyba jednego kieliszka rakii, albo właśnie wczoraj pili tutaj chłopaki rakije i no i grubo było po tej rakii, powiem wam, że to jest jednak mocne. No i drzwi wyleciały razem z ścianą. Znaczy nie, no to jest trochę zarzucone, ale... Dramat. Powiem wam, dramat. Dramat jest. Wchodzi się z chaty. Ja nie wiem. Tam jest może... Idziesz sobie kawałek, może... Bierzesz sobie garażyk. Czekasz sobie na autko, coś takiego, może... Otwierasz sobie samochód i... I pakujesz się do wozu. Start. To dawniej tutaj były jakieś duże imprezy, ale teraz przez koronawirusa to wszystko padło i jest tylko rozłożony ogródek, w którym można sobie w sumie siąść, napić się piwka i nic więcej. I wygląda to mniej więcej tak. Tam były wszelakie imprezy. Fajny klimacik. Tu jest zaraz woda, może naprawdę jest ślicznie. Musiało być to fajnie dzielić, jak to funkcjonowało. Kliknijcie również dzwoneczek, a ja pierwszy raz na was walę w salto do tyłu. Może się nie zabiję.
Może nie zawalę plecami. Ale to było dobre. Ja nie mogę. Jak to jeszcze raz? O! Masakr. Ale topą. No. Jak wyżyć w Chorwacji za w miarę małe pieniądze? Głównie jeść kukurydzę i pić wódkę polską, którą sobie przywieźliście. To jest jedyna opcja. A i nie rozpierdalać ściany jak tamten osobnik, bo to nic dobrego nie wróży. Nie opłaca. Nie, wróży 1700. To się nie kalkuluje. To jest tylko 1700 zł, nie? 3000 kłód? Nie, 2800, bo stargowe 200 po dobrej znajomości. Moi drodzy, ostatnim wieczorem lecimy na miasto. Dzisiaj tak na Makarską sobie lecimy zjeść jakąś rybkę, pożegnać się po prostu z tym miasteczkiem, porobić sobie jeszcze jakieś takie pamiątkowe foty. Okazało się, że moi znajomi też tutaj są, jakieś tam 5-6 osób, tak wyjedziemy się z nimi po prostu spotkać. I teraz byśmy wymienić resztę euro na kuny, żeby nam coś dzisiaj nie brakło. I lecimy do Makarskiej, a jesteśmy w... Nie wiem, gdzie jesteśmy w sumie, bo zapomniałem, ale jesteśmy tutaj. Się ładnie tam odbija w moich oczkach, w okularkach zachód słońca, który jest tam. I nie wiem, czy go uchwycimy. Uchwycimy go. Także jest po prostu przepięknie. Lecimy jak zawsze na dwa wozy, audiczka, tam jest Meś. Który się ładnie prezentuje. Ludzie się naprawdę za nim oglądają. Myślałem, że tak nie będzie jak za... Ale powiedzmy, że jest mniej więcej tak jak za Suprą. Naprawdę ładnie to wygląda, ładnie się prezentuje. Dobrze ta fela siedzi tutaj, ładnie to naprawdę wygląda. Można dużo rzeczy fajnych o nim powiedzieć. Tam byli Polacy, mówili nam, że super samochód, fajny samochód. Fajne takie projekty widzieć. Także miło się to słucha i ogląda. Ta bawełna mi się średnio podoba, ale karbo w środku to jest petarda. Piękne to jest. Zdrówko, Andrzejku, za udane wakacje. Zero. Zero, walimy zero. Co? Jesz to? Ej, a daj mi taką... Co ty robisz, debilu? Andrzej, nie rzygaj! Andrzej, co ty robisz? Ludzie się patrzą, debilu. Porąbało cię! Ludzie się tam patrzą, daj to. Andrzej, co ty robisz? Co w tym browarze pływało? Andrzej, jak wziąłeś piwo z imbirem, to pływa. No, moi drodzy, nadszedł dzień wyjazdu. Także spakowaliśmy się już, domek odprawiony, udało się nam odzyskać dowody i jest dobrze. Także tam mamy morze, tu mamy Mesia, który jest za mną i czeka nas 16 godzin drogi. Ale wcześniej jedziemy coś zjeść, jeszcze jakiś rosołek wleci na ruszt, tak żeby mieć siłę na drogę, coś sobie pojeść i ruszamy w Polskę, także do niedługo będę w Polsce i kurde, będzie dobrze. 4-2-0, lecimy! 3.31 będziemy na chacie, przejechaliśmy już w, nie wiem, gdzieś tam poklikać. 735 km za nami i jedziemy dalej. Momencik. Od rozruchu, czyli od w sumie kiedy zapaliliśmy auto, nie gasiliśmy auto. Jechaliśmy 14 godzin 30 minut i mamy spalanie 8,8 na tam 1000 prawie 200 km niecałe. A od resetu to jest... Oj. A to tak wygląda cała droga tam z powrotem, jazda też po Chorwacji i tak dalej, także... Powiem wam mordy szczerze, wcale nie ma tragedii. Jak na 3-litrowego benzynkę, to auto nie spaliło dużo. Nie jechaliśmy jakoś super eko, jechaliśmy normalnie, także no, co wam mogę powiedzieć. Wszystko podsumujemy jutro, porównanie dieselka do benzyny też zrobimy jutro. Ja teraz lecę spać, bo jestem wymęczony trasą. Widzimy się jutro.
A więc Mareczki, tak jak wam powiedziałem, na sam koniec filmu wam podsumuję, ile spalił Mercedes, ile spaliła Audica, ile w ogóle kosztował cały wyjazd, mniej więcej jeżeli chodzi o trasę. A więc tak, jeżeli chodzi o spalanie Mercedesa, to jazda tam i z powrotem bez jazdy na miejscu wyszła 8,9 litrów, a spalanie Audicy wyszło 7,8 litrów. A więc 3 litrowa benzyna 8,9 litrów, 3 litrowy diesel 7,8 litrów. Co do kosztów przejazdu, to tutaj mam całego screena, mogę wam go pokazać, jak to wszystko było podliczane. Możecie sobie to po prostu podliczyć, co i ile na paliwko wydaliśmy. Ale tak jak mówię, bramki same w sobie kosztują 2 razy po 145 zł w jedną stronę, a winety kosztują 200 zł na cały wyjazd. I to jest w sumie cały koszt podróży. Ja, żeby nie przeciągać już tego materiału, bo wydaje mi się, że będzie naprawdę długi, żegnam się z wami i widzimy się za tydzień. Piona!